Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek, witam was w kolejnym odcinku Penumbry. No i tak, potrzebujemy się dostać właśnie do tego tutaj włazu wentylacyjnego. Radziliście, abym po prostu nie bawił się w drzwi, tylko po prostu przesunął tutaj dwie skrzynki i wziął jedną paletę i powinno śmigać. Tylko skąd tą paletę wziąć? A jest paleta. Dobra. Tak, teraz tu. Okej. Zgodnie z waszymi planami. Może niby tak? Że tę? Okej, no i paleta. A kuźwa ją wyobracam. O, się koleboce. Ta paleta jest jakby większa od tych wszystkich. No, wiecie. Od tych wszystkich skrzynek. A, mieliście rację. Dobra, tutaj musimy to zniszczyć. Kill offem. Okej, okay. Właśnie mówicie, żebym sobie kill off dał na jedynkę. Młotek na dwójkę. Wystarczy. Dobra, to wchodzimy. O, jednak dobrze było. Muzyka mi się nie podoba. Serio? Tak też myślałem właśnie. Strollowało nas to troszeczkę. Wszystko spoko, tylko... Oj, jakaś benzyna, czy cholera wie co? Wszystko spoko, tylko później jak mamy wyjść? Benzyna? Okej, okay, mamy benzyn. Tutaj więcej nic nie ma. Nie. Tamtędy to odpada. Dobra, mamy benzynę. Co dalej z tą benzyną? Śmieszną. Możemy już przejść. Dobra. To czołem się myli. Okej, voila. Teraz chyba musimy stąd wyjść. Ale przecież możemy odsunąć tą paletę i wyjść normalnie jak cywilizowani ludzie drzwiami. Dobra, i chyba by wychodziło na to, że musimy iść tędy. Dobra. Gdzie będziemy? O, w dupę. Wykopaliska. Składzik.
Chodźmy do składziku, może nie było nas w składziku. Pierdolone psy tu pewnie u nas będą. Składzik. Już go było słychać. Składzik na narzędzia. A, baterie, flara i notatka. Raport Xeno 66B. Faza 9, anno 9002, roku pańskiego 1992. Wypełnione przez oficera Xeno asystującego szefowi tylko dla głównego oficera instalacji. Kierownik w odróżnieniu od innych znalezisk pochodzenie 66B wydaje się bardziej na wyprodukowanie niż naturalne i nakazuje dodatkowe zainteresowanie, muszę powiedzieć, ochronę. Masa substancji 63 została odkryta. Tylko 6 yardów od miejsca, gdzie artefakt 66 był zakopany i wydaje się przynajmniej po części składać ze stalonej formy 63 z liczbą operacyjnych dodatków. Artefakt emituje niski poziom światła z pozornie niewyczerpanych zapasów energii, sugerując, że pochodzenie jest w istocie takiego, jakiego się spodziewaliśmy. Oczywiście konsekwencje tego faktu są proste i właściwie procedury zostały już podjęte. Postęp w odkrywaniu celu urządzenia był powolny. Okej. O, cholera, ile czytania. Poczytam sobie to szybciej sam. Zadzwoń streszczę. Aha. Dobra. Czyli podejrzewałem, że ten artefakt był po części przyczyną zniknięcia dużej części pracowników. Dobra, mamy piłę. Także sobie co mamy z tą piłą zrobić. Ale pamiętacie, tam na samym początku, jak przechodziliśmy, była taka zamknięta cholera bramka. Metalowa bramka. I może mamy to przeciąć, co? Tylko kurwa te psy. Dupen mać, jeża, z szlak by go trafił, kurywa. Wiedziałem. Pierdolone psy. Nie mówiłem o tym, ale czy to będzie to? Na pewno będzie to? Kuźwa. Ten pies zasrany to będzie to mi przeszkadzał. Ale jakby to może... Roztwarło się, ale ten pies tutaj, kurwa. Wypier... Dalej stamtąd. Aaa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 
Holy shit.
Kurwa, kolejne psy. Jak nie jedne, to drugie. W dupen klapen, no. Gdzie mam teraz iść? Nie mam żadnego pojęcia. Spoko, na razie się tutaj rozejrzymy. Posprawdzamy, gdzie mamy psy. A może by tego chuja zamknąć w tej skrzyni, co? Tylko ja by go tam zwał. Mówiliście, że to przecież wołowina jest za psy, tak? Chodźcie, nakarmimy go, zobaczymy co on zrobi. Ej, piesku, dogi. Jakby to wrzucić, to tą skrzynkę wziąć i go tutaj zamknąć. Albo no, tą skrzynkę wziąć. Cholera. Będziecie jedli? Chyba nie. Przy kurwa w ogóle nie chcę jeść tej wołowiny. W tym problem. Miała być ta wołowina te psy, no i co? One wcale nie wolą wołowiny, one wolą moje mięsko. Zielona macz. Chodź tu kurwa. Chodź. Mam pedigree. Jak nie, to je zajobię po prostu. Chodź. Jednego po drugim. Gorzej jak zwoje, jest więcej, jak z sześć albo coś. Come on. Jebaj go! Dobrze. Kurwa, oni są niezniszczalne normalnie. Niezniszczalne. Przecież normalnie jakby psu przyjebał takim kill-offem, to by normalnie raz nie wstał. A ten? No, nichuja. Chyba se poszł. Ale dalej słyszę. A może by pójść tędy? To pytanie, czy tam będzie jakaś skrzynka, na której musi się ukryć, pieprzyć, no. Jest skrzynka. Hello! Zajebałem. Jeszcze gdzieś jeden się pelęta. Przecież tu żadnej mapy nie ma, ani nic, ni z dupy, ni z pietruchy. Łup. No i na czorta tutaj wlazłem. Ja. Dobra, chyba trzeba będzie iść tam, nie? O fuck. Chodź pieseczku, dostaniesz to jak twój przyjaciel.
Chyba razem tu się będziecie kocić. Chodź tu. Nie mówcie mi, że te psy są na tyle inteligentne, żeby przejść. Ale teraz tutaj Michael Jackson, nie? A, gdzie są tutaj? Dobrze. Chodź, jeszcze raz tu przypierdolę. Tak, dobrze. Come on. No! Gdzie jest pies? No kurwa, tak do jutra będziemy. Jeszcze wstanie, bo on niezniszczalny, ale poczekam do niego, poczekam. Dobiję drugiego pieprzonego psa. Zajebałem. No. Szyb mocniczy, a tu chuj wie co jest. To chodzi o tego szybu mocniczego, ale. No widzisz raport, no ale co, to nie mogę sobie go podnieść? No lol. Ciule mnie zrobili. Nie, a może? Tak. A nie mogłem go podnieść, ponieważ miałem kilo w ręce. Jest zapis. Dobrze, zapisaliśmy sobie grę. Okej. Mamy flarę. Zawsze tym razem coś poczułem. Skrzynka zasilania. No jest i ten, no dobra, wtyczka. Nie zadziała to tak, jak ja. Nie, przecież testy bezpieczeństwa. Pogada. Okej. No przecież tego nie podniosę, nie przesunę. Jak ja mam tam wejść? A. Jest panel dowodzenia. Kurwa, nie ma zasilania. Jest i wtyczka. Ha! Jest zasilanko. Cóż za... Fuck. Czekaj. Klucz do pojazdu, no w dupę, no to by było to. Tylko czy ja mam to se wsadzić? Ja bym to se wsadził, chętnie bym se wsadził. Ja lubię wsadzać, ale... Czy ja mam to kurwa wsadzić? Pewnie jest włas. Gdzieś u góry. Sasza, wsiadaj do pojazdu.
powiedziawszy to chuja, a nie włas. Musisz zacząć myśleć rozsądnie. No rozsądnie to bym wszedł do maszyny, jeżeli by tutaj, nie wiem, jakiś włas był, że coś, bym normalnie przekręcił kluczek. Wrom, nom, 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 nom. A tak to no... Ty, a może ten kluczek muszę gdzieś tutaj wsadzić? Tu jest jakaś taka dziurka, nie? Taka kluczykowa. O! Kurwa, nie. Dawaj! No nie rób mi tego. Chyba mi zrobi jednak. Benzina. Czy tu gówno ma kanister? Znaczy ten. Kurwa. Ale lama. Czemu jest przystałem dokładnie pokrywa na karnistrze, a nie na wlewie do maszyny? A ja się kurwa męczę, opłukuję tą maszynę, ja pierdolę. Ale lama. You seek to find the truth behind all this mystery and think it will set you free. But truth is relative, and relatives can't be trusted to bring good gifts. What you seek lies in the shafts beyond this collapsing of the sky, and if you look closely, so do I. A century of days has passed since I saw this area last. The diseased ones sought to kill poor Red, but I took them on a wild poultry chase. They ended dead. They came from out the big metal door, but after all my years, I knew the cave's door. Hide and seek turned to seek and hide, and I buried them here beneath the solid rock sky. Okej, dobrze, że wyciąłem ten kawałek. Mówię wam, chodziłem i napierdalałem młotki po maszynie albo kilofem, ale stwierdziłem za chwilę, że przeczytam jeszcze raz. To było, dobra, odpalamy. Bomba. Chyba rozwaliło. Są drzwi! Są drzwi, ale czekajcie, są mi beczki, a w beczkach jest wielkie... Gówno. Dobra. Okej. Okej. Dobrze. Jesteśmy sobie w nowym pomieszczeniu, także tutaj zakończymy. Było małe cięcie, tutaj mówię, ja sobie nie doczytałem, że trzeba kanister rozbezpieczyć, a nie maszynę, ale maszyna też była stara. Także cóż, widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry, komentarz i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i pa, pa.